Powiat Gliwicki kolejny już raz udzielił gminom pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu Powiat Przyjazny Środowisku. Podczas tegorocznej edycji w sumie nagrodzono i wyróżniono 25 projektów z 7 gmin. To jest taka idea, która narodziła się, można powiedzieć, w pierwszej kadencji i my ją tylko kontynuujemy. I dzisiaj gościmy rady sołeckie, sołtysów, to jest ta sól powiatu gliwickiego, to są ludzie, którzy wkładają najwięcej serca i energii w tworzenie czegoś wspaniałego, potrzebnego dla swoich mieszkańców. Pierwsze miejsce i nagrodę 2750 zł otrzymało sołectwo Bojszów w gminie Rudziniec za projekt Ogród Obserwacji i Doświadczeń w Bojszowie. To była kontynuacja projektu z zeszłego roku. W zeszłym roku zdobyliśmy drugie miejsce i w tym roku robiliśmy kontynuację. Zrobiliśmy poidełka dla ptaków, karmik dla ptaków, zegar słoneczny, tablice z porami roku. I to robiliśmy na terenie szkoły podstawowej. Drugie miejsce oraz nagroda 2,5 tysiąca złotych powędrowała do Leboszowic w gminie Pilchowice za realizację projektu Piknik Edukacji Ekologicznej w Leboszowicach. Zorganizowaliśmy festiwal miodu, na którego poprosiliśmy warbników wszystkich naszych okolicy. Chcieliśmy pokazać naszym młodzieży, dzieciakom ze szkoły broszurki ekologiczne, książeczki, życie pszczół, w ogóle rodzaje uli. Na trzecim miejscu uplasowały się Sośnicowice, które otrzymały 2250 zł za projekt Renowacja naturalnego źródła wody wraz z odbudową studni i udostępnienie jej mieszkańcom i turystom. Pozostałe zgłoszone projekty otrzymały wyróżnienia w postaci dofinansowania o maksymalnej wartości 1220 zł. W trakcie uroczystości wręczania nagród dla wszystkich przybyłych do Starostwa Powiatowego w Gliwicach przygotowano występy artystyczne. Wystąpił m.in. doskonały tenor, a jednocześnie radny Rady Powiatu Gliwickiego Adam Sobierajski. Nie będę, że tak powiem, katował ariami operowymi, może Bonaty zapraszam do Opery Śląskiej, ale takimi przebojami, które śpiewają wszyscy, jak What a Wonderful World na przykład, czy Goodbye My Love Russosa. No, nie zabraknie oczywiście akcentu świątecznego, bo jesteśmy w przededniu świąt. Przed zebranymi gośćmi wystąpił również chór Schola Cantatum, działający w zespole szkół imieniem Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. Zaśpiewamy repertuar kolędowy, ponieważ chór już przygotowuje kolędy od jakiegoś czasu. No i mamy je w repertuarze, więc dzisiaj zaprezentujemy kilka kolęd polskich. Na uroczystość zaproszono także doktor habilitowaną inżynier Elwirę Zajusz-Zubek, kierownika Katedry Ochrony Powietrza na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, która wygłosiła wykład na temat zanieczyszczeń powietrza i niskiej emisji.